Cześć, siema, witam Was. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój album Panini Champions League 2011-2012. Karty w tym albumie pochodzą głównie z tego boksa, którego otwierałem dosyć niedawno temu. Jeszcze, jak tu widzicie, zostało mi 15 saszetek, więc mógłbym je sprzedać 3 złote sztuka. Także jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. No a my tu przejdziemy do prezentacji albumu. Album oczywiście nie jest pełny. Brakuje mi, jak widzicie, nawet sporo bazówek. Tu mamy pierwszą drużynę Ajax Amsterdam. Jak widzicie, karty wyglądają całkiem fajnie, tylko co mi się nie podoba w tej edycji? Nie podoba mi się to, że na przykład teraz w Champions League jest tak, że na każdej stronie jest jedna drużyna, jest 9 kart, a tu na przykład mamy Ajax. Tu mamy 9 kart z Ajaxu i tutaj na następnej stronie mamy jeszcze 10 zawodnika z Ajaxu. No i jak widzicie, trochę dziwnie to wygląda, ale karty są naprawdę świetne, więc można się przyzwyczaić do tego. Dalej mamy Arsenal. W Arsenalu mamy Łukasza Fabiańskiego jeszcze, teraz gracza Swansea. Jak widzicie, też trochę kart mi brakuje. Dalej jest Barcelona. Dalej mamy Bazyleę. Tutaj jeszcze w Bazylei Xherdan Shaqiri. Jakby ktoś miał moje braki, to bardzo proszę Was o kontakt. Tu mamy Bayer Leverkusen. Bayer jest w komplecie. Tutaj mamy jeszcze w Bayerze Balaka gwiazdę. Tu mamy Bayern. O, tu mamy wszystkich zawodników. I tu też wszystkich, czyli Bayer mamy w komplecie. Dalej jest Borussia Dortmund. Tu mamy Kubę Błaszczykowskiego. Mamy także Roberta Lewandowskiego jeszcze w Borussii Dortmund. Super. Dalej się zaczyna Chelsea. No i tu tak głupio wygląda, bo tu mamy jeszcze Borussię Lewandowskiego i tu już się zaczyna z Chelsea cech. No i trochę to głupio wygląda, ale można się przyzwyczaić. Tu mamy Chelsea. Dalej mamy CSKA Moskwa. Tutaj dalej Inter Mediolan, który wtedy miał całkiem niezłą drużynę. Między innymi Sneijder właśnie. Dalej Lille. W barwach Lille wtedy jeszcze grał Eden Hazard, teraz gwiazda Premier League. Dalej Lille jest w komplecie, dalej mamy Manchester City. No i Manchester United, który obecnie w Lidze Mistrzów nie gra, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już się do niego zakwalifikuje, bo to naprawdę wielki zespół z wielką historią i tradycją. Dalej Milan. No Milan obecnie w kryzysie, no ale wtedy miał naprawdę niesamowitą drużynę. Wystarczy popatrzeć na tych zawodników. Jak Van Bommel, Seedorf, Gattuso, Boateng, no naprawdę same tuzy. Dalej mamy Napoli oraz Olympiakos Pireus. Mamy także Marsylię oraz zespół z Rumunii. Jest to Otelul Galati. Szczerze mówiąc, za bardzo nie kojarzę tej drużyny. Dalej mamy Porto, które teraz nie było w wersji podstawowej, ale będzie teraz na update'cie w Champions League. Dalej mamy Real Madryt. Tak to wygląda. Dalej jest Szachtar Donieck. Zespół ukraiński. Dalej Walencja.
a także inny zespół hiszpański jest to Villarreal. Tutaj jeszcze w barwach Villarrealu mamy Diego Lopeza, potem gracza Realu, teraz w Milanie. No i mamy Zenit. Zenit Sankt Petersburg, zespół rosyjski. No i tak by to wyglądało. Tutaj mam pustą stronę, ale to wynika z tego, że po prostu mam bardzo mało kart specjalnych. No i te karty specjalne nie układałem, tylko po prostu je tak włożyłem. Tak, po prostu, żeby było. No, no i golstoperów mam tylko pięciu. Jest to Petr Cech, Malafiejew, Costanzo, Łukasz Fabiański z Arsenalu, czego bardzo się cieszę. Oczywiście zawsze lubię karty z Polakami. No i mamy Rybkę z Szachtara Donieck, a więc golstoperów mam tylko pięciu. Jeżeli ktoś by miał jakiegoś golstopera, którego nie mam, to proszę o kontakt. Dalej mam fans faworyty. Fansów mam 10. Jest tu Nesta, jest tu także Thomas Müller, Theo Walcott, Sergio Busquets, Nemanja Vidić, Parasziv, Musa Sow, Xabi Alonso, Javier Hernandez, a także Pedro Rodriguez. No i tutaj mamy te karty najbardziej wartościowe na tej stronie. Mamy to oczywiście mastery, no mastery. Poczekajcie, może wyjmę jednego. Jak widzicie, w tej edycji naprawdę mastery wyglądają niesamowicie. Tak naprawdę, jak widzicie, świetnie, tak się świecą, naprawdę według mnie jedne z najlepszych kart, jakie Panini wydało. Naprawdę, jeżeli ktoś czegoś takiego nie miał, to naprawdę polecam, bo świetnie to wygląda. Na takim złotym tle naprawdę budzą szacunek te karty. No i mamy w mojej kolekcji siedmiu masterów. Mamy Edina Dzeko z Manchesteru City, mamy Mesuta Özila z Real Madryt, Rio Mavube z Lille, Wagner Love z CSKA, mamy oczywiście Cristiano Ronaldo. To jest mój najbardziej wartościowy master. No, naprawdę musicie przyznać, że piękna karta. Jest także Frank Lampard z Chelsea oraz Andres Iniesta, oczywiście FC Barcelona, więc mamy kilka naprawdę wielkich gwiazd światowego futbolu. No i dalej przechodzimy do top masterów. Wszystkich top masterów jest chyba pięciu, z tego co mi się zdaje. Tak, jest pięciu. Mi się trafiło dwóch. Jest to Iker Casillas, Real Madryt oczywiście, oraz Gerard Piqué. No, te karty, jak widzicie, też się tak świecą, tak odbijają. Naprawdę Panini wykonało świetną robotę. Świetne są te karty. Musicie przyznać. No i dalej na końcu mamy trzy karty limitowane, które mam. Jest to Arjen Robben, Kaka oraz Cristiano Ronaldo. Najbardziej się cieszę z Ronaldo, chociaż moim ulubieńcem jest Arjen Robben. Robbena trafiłem w puszce kolekcjonera. Kakę dostałem kiedyś od jednego kolekcjonera, natomiast Cristiano trafił mi się w Mega Starter Packu. Także tak wygląda moja kolekcja. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No i dalej już mamy koniec. Tak ten album się prezentuje. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeszcze przypomnę, że zostało mi 15 saszetek z tymi kartami. Jeżeli ktoś by chciał je kupić, to mogę sprzedać za 3 złote za sztukę. Jeżeli nikt nie będzie chciał kupić, to najwyżej zrobię jakieś konkursy i będą do wygrania. Czyli tak by to wyglądało. Ja Was zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!